Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałem powiedzieć, po co tu przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy, żeby wygrać. Może to trochę nieskromnie, no ale rzeczywiście tak było. Myślę, że mieliśmy ku temu szansę. Mecz zakończył się remisem. Natomiast jestem bardzo zadowolony, a nawet dumny ze swojego zespołu, bo przyjeżdżając tutaj w tygodniu i ta nasza kadra, borykaliśmy się trochę z problemami zdrowotnymi. 5 zawodników dzisiaj nie mogło wystąpić. Tym bardziej szacunek dla tych, którzy grali, bo niektórzy, tak jak Przemek Mizgała, debiutował w pierwszym składzie, a Gracjan Kuśmierek wszedł. To był taki debiut całkowity na tak trudnym terenie, bo uważam mieć za najlepiej grającą w piłkę drużynę w tej lidze na wyjeździe. Także jestem zadowolony ze wszystkiego oprócz wyniku, no, bo remis nas do końca nie zadowala, natomiast no, też go przyjmujemy z szacunkiem do przeciwnika przede wszystkim. Jeżeli chodzi o sam mecz, no, uważam, że to była promocja pierwszej ligi na dość wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o tempo gry, zaangażowanie, ale też jakość piłkarską. Cieszę się, że my jako Beniaminek nie odstawaliśmy, a wręcz w pierwszej połowie uważam, że przejęliśmy zdecydowanie inicjatywę. Natomiast klarowniejsze sytuacje mieliśmy w drugiej części. Mieć oczywiście też miała swoje szanse, no i mecz zakończył się remisem. To tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. No cóż, wracamy i szykujemy się do kolejnego, ostatniego już spotkania. Będziemy chcieli u siebie zakończyć zwycięstwem, żeby zostać w czubie tabeli. Dziękuję. Ogólnie bardzo dobre spotkanie, jak na poziom pierwszoligowy. Dwa zespoły, które w tej lidze na pewno chcą prowadzić grę, potrafią grać wysokim pressingiem i przede wszystkim w ataku pozycyjnym budować sobie sytuację do zdobycia bramki. I tutaj myślę, że widowisko naprawdę było na godnym poziomie. Na pewno różne fazy w tym spotkaniu, jeżeli chodzi też o, bo na tym się chcę skupić, o mój zespół, czyli ten pierwszy dobry moment, kiedy dobrze weszliśmy w to spotkanie, otworzyliśmy wynik. Można gdybać, ale szkoda na pewno tej sytuacji Marko, bo gdybyśmy na pewno otworzyli na 2-0, to byłoby łatwiej i bezpieczniej. Przede wszystkim być może więcej by dało nam pewności do straty bramki. Tak naprawdę uważam, że troszeczkę zbyt głęboko momentami się cofaliśmy. W drugiej linii za dużo piłkarzy Rakowa mieli miejsca, tworzyli przewagę i tak się stało, że też straciliśmy bramkę, której oczywiście można było uniknąć. Natomiast druga połowa fragmentami, bardzo jestem zadowolony jako trener, bo staraliśmy się już też podejść wyżej, być bardziej agresywni w środku, wyeliminować, wiadomo, tę silną stronę zespołu z Częstochowy, czyli tą grę kombinacyjną, i to nam się też udawało. Momentami też przejmowaliśmy oczywiście inicjatywę, podobnie jak Raków, także była to dobra połowa, uważam, w naszym wykonaniu. Ta druga połówka, gdzie mieliśmy też oczywiście swoje okazje i szkoda, że gdzieś ta bramka nie wpadła, chociaż też trzeba przyznać uczciwie, że zespół z Rakowa miał bardzo dobrą sytuację. Także ten remis trzeba szanować i teraz już po tym spotkaniu przygotowywać się do ostatniego już tutaj meczu w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymałem Państwa pytanie. Też Raków Częstochowa to najlepszy zespół w tej lidze? Znaczy, może inaczej, to znaczy najlepszy zespół, z którym graliśmy, bo chciał grać w piłkę i rozmawialiśmy długo z trenerem przed meczem, mamy jakby to samo zdanie co do sposobu prowadzenia zespołów i piłka nożna to muszą być widowiska i do tego my będziemy jako trenerzy, też jako zespół dążyć. Tak samo widać po Rakowie, chcą po prostu tworzyć widowisko, chcą się rozwijać i to jest bardzo ważne. Także mówię, no przed nami oczywiście jeszcze jeden mecz, a potem już taka chłodna analiza i praca, ta zima powinna być naszym atutem. Zmiana Markosa w przerwie? Delikatnie poczuł, jest delikatny uraz, także zobaczymy, co tam będzie. Z tym była tylko mięśniowy, tak, dwójkę poczuł, więc zobaczymy, co się wydarzy.
No wiemy, że nie będziemy mieli Wojtka też Łobodzińskiego czy Rafała Augustyniaka, bo eliminacja, jeśli chodzi o kartki, ale musimy sobie z tym dać radę, ostatni mecz i zrobić wszystko, żeby z Katowic wywieźć punkt.